mamy takie zadanie. Mianowicie chcemy się dowiedzieć, ile jest liczb czterocyfrowych spełniających następujące warunki. Liczba dzieli się przez 9 i suma cyfr w rzędach tysięcy i setek równa się sumie cyfr w rzędach dziesiątek i jedności. A dodatkowo chcemy jeszcze wiedzieć, jaka jest najmniejsza taka liczba. No, przyjrzyjmy się, jak można by sobie uporządkować rozumowanie. No, po pierwsze, liczba dzieli się przez 9 wtedy, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 9. Mamy liczbę czterocyfrową, więc największa możliwa wartość sumy cyfr takiej liczby to 36, prawda? To oznacza, że wartość sumy cyfr, jeżeli ta liczba ma się dzielić przez 9, może być równa 9, 18, 27 lub 36. Nie ma innych opcji. Jeżeli teraz zapiszemy tę liczbę jako taki A, B, C, D, ciąg cyfr, gdzie A, B, C i D są cyframi tysięcy, setek, dziesiątek i jedności, no to drugi warunek oznacza, że suma pierwszych dwóch cyfr równa się sumie drugiej, czyli suma wszystkich czterech cyfr równa się podwojonej wartości sumy pierwszych dwóch lub ostatnich dwóch. No i ta dwójka sprawia, że to musi być liczba parzysta, suma wszystkich czterech cyfr. A zatem z tych czterech wartości 9, 18, 27 i 36 pozostają tylko dwie, 18 i 36. No i te dwie wartości rozważymy po kolei. W przypadku, jeżeli suma cyfr, i tu jest błąd, muszę go poprawić. Gdy suma cyfr równa się 18, no to suma pierwszych dwóch jest równa 9 i ostatnich dwóch też jest równa 9, tak? Ponieważ liczba nie może się zaczynać od zera, na miejscu tysięcy nie może stać 0, no to mamy takie możliwości. Może być na miejscu tysięcy jedna z 9 cyfr, od 1 do 9. No i jeżeli suma ma być 18, jeżeli suma tych dwóch cyfr ma być równa 9, no to na drugim miejscu w B to będzie dopełnienie do 9. W przypadku kolejnej pary cyfr to już jest, nie ma tego ograniczenia, że liczba dziesiątek nie może być równa 0. W związku z tym mamy takich możliwości 10. No i za każdym razem D dobieramy tak, żeby suma C plus D była równa 9, no bo suma wszystkich czterech ma być równa 18, a suma pierwszej pary równa się sumie drugiej pary. W sumie razem, bo teraz kolejne różne liczby możemy tworzyć, biorąc którąkolwiek z tych kombinacji z pierwszej tabelki i mnożąc przez którąkolwiek z 10 kombinacji z drugiej tabelki. Tych kombinacji jest 9, tych możliwości tutaj jest 9, więc razem takich możliwości jest 90. No, w przypadku, jeżeli suma cyfr równa się 36, to mamy tylko jedną taką liczbę, 9999, a zatem tych liczb jest 91, no i najmniejsza z nich to jest taka, że A równa się 1, B 8, C 0 i D 9, czyli 1809. No i to jest rozwiązanie naszego zadania.